Plan webinaru. Od czego zacząć? Zasady dotyczące wyciszania dzieci. E, zabawy wyciszające, bazujące na propriocepcji. Pomocne zabawy przy stoliku i ławce szkolnej. Wyciszające zabawy dotykowe i manipulacyjne. Ruchowe zabawy wyciszające. Skupienie i uważność w zabawie. Mechanizm pobudzenia i hamowania w zabawie. E, lekcje ciszy. E, zaczynam! Dzień dobry, dzień dobry. Katarzyna Piekarczyk, FAMIGA z tej strony. 14 października, 19.30. Zapraszam na webinar wyciszenie i Skupienie zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Ja z wykształcenia jestem pedagogzką, terapeutką, integracji sensorycznej, terapeutką pedagogiczną, trenerką wielu metod, technik wspierających rozwój dzieci na różnym ich etapie. Dzisiaj wszystkim nauczycielom, wszystkim pracownikom oświaty chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji dzisiejszego święta. Ufam, że ten dzień minął Wam spokojnie, miło, przyjemnie. Jeśli nie, to ten webinar na pewno taki będzie. Dlatego gorąco zachęcam, rozgośćcie się tutaj, piszcie w komentarzach skąd jesteście. My nadajemy do Was z Krakowa, tak więc czujcie się tutaj swobodnie przez cały czas. 21 października, czyli za tydzień, zapraszam na webinar Zabawy Plastyczne w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Ten webinar poprowadzi dla nas Magdalena Wójcik. Ja już ten webinar widziałam. Kto zna Magdę, wie, że ten webinar będzie wypełniony różnymi pomysłami. Tak więc koniecznie dodajcie się do wydarzenia na Facebooku, żeby dostać, zostać powiadomionym o tym właśnie webinarze. A za tydzień, za dwa tygodnie, czyli tydzień po Magdzie, spotkacie się znowu ze mną, 28 października, 40. 25 zabaw sensorycznych dla dzieci. Trochę tą sensorykę będę odczarowywać, ponieważ nie będą to zabawy na siedząco, będzie ich sporo, natomiast duża część tych zabaw to będą właśnie zabawy ruchowe, ponieważ sensoryka jak wiecie to przede wszystkim ruch, będę się skupiać na ośmiu systemach złysłowych, w związku z czym też dołączcie do wydarzenia klikając w nim wezmę udział, dzięki temu też dostaniecie powiadomienie o tym, że to wydarzenie się zaczyna i i wszelkie informacje, też związane z wydarzeniem, będą pojawiać się właśnie w postach w tym wydarzeniu. A uwaga, moi drodzy, czekacie na to już bardzo długo. My również jesteśmy mocno podekscytowani, ponieważ Terapia Ręki, nasz certyfikowany kurs online pierwszego stopnia, będzie możliwy do zakupów przed sprzedaży w 21 października od tego dnia do 4 listopada. Tak jak powiedziałam, certyfikowany kurs trenerski, terapeuty ręki, terapeutki ręki pierwszego stopnia w przedsprzedaży w cenie 247 zł, tak? Więc czekajcie, szykujcie się w drugiej połowie listopada on będzie już na platformie, stąd też taka niższa cena jeszcze w tej przedsprzedaży. Więc jeśli macie budżety jeśli to jest czas właśnie wydawania Waszych budżetów, to szybciutko do Pani Dyrektor, do Pana Dyrektora z informacją o tym, że FAMIGA już jest gotowa, w przedsprzedaży kursy sprzedaje. W związku z czym za tydzień będziemy też ogłaszać, że ta przedsprzedaż już się zaczyna. Dołączcie koniecznie, a jeżeli jeszcze nie jesteście zapisani na listę tutaj zainteresowanych tym, że naszym kursem. To zachęcam, żeby dołączyć na sensogimnastyka.pl, Tutaj moderacja też wpisuje Wam ten link na pewno i odbierzcie prezent. Czymże jest ten prezent? Jest to e-book, w skład, w którego wchodzi dużo ciekawych zabaw. Spróbuję Wam tutaj pokazać. O, zobaczcie dużo fajnych kart pracy, wam tutaj załączyliśmy, tak więc jeśli jeszcze was nie ma na liście, to koniecznie dołączajcie, śledźcie to, co tam się będzie działo, też będą wysyłane wartościowe materiały i pomoce, więc nie może was tam zabraknąć. Czym jest terapia ręki? Certyfikowany kurs tenerski? jest to kurs pierwszego stopnia, który zawiera dużo teorii, ale jest też schemat prowadzenia zajęć, są filmy instruktażowe, materiały szkoleniowe, karty pracy, certyfikat, to wszystko na sensy dynastyka.pl. Zapraszam gorąco. Jak co poniedziałek, tak samo dzisiaj widzimy się na bezpłatnym webinarze i zapiszcie sobie te, te poniedziałki z go ponieważ co tydzień, zwykle w poniedziałki, jeśli jest jakieś święto, to jest drobne przesunięcie. Te webinary możecie oglądać na żywo na Facebooku, jeśli nie możecie być na żywo, to możecie je oglądać później. Zarówno na naszej stronie famiga.pl, jak i tutaj na Facebooku zapisujemy, a kilka dni po premierze tego webinaru na Facebooku wrzucamy ten, ten webinar na YouTube'a. Tam też warto być, warto zasubskrybować. Pozdrawiam wszystkich, którzy będą ten webinar oglądać, oglądają właśnie na, na YouTubie. Tam pięknie podzielony webinar na rozdziały możecie wracać do konkretnego rozdziału, jeśli coś Was tam zainteresowało, czegoś nie mogli się dosłuchać. Tak więc gorąco was zachęcam też na te wszystkie nasze profile. Zależy nam na tym, żebyście klikali, żebyście udostępniali, żebyście pisali komentarze, ponieważ tak działa Facebook, YouTube, że jak was nie ma, nie komentujecie, nie piszecie, nie udostępniacie, to też się wam nie pojawiamy i nie wiecie, co się u nas dzieje. Dlatego zachęcam też nawet teraz do tej aktywności tutaj na na czacie. Jest to 204. webinar. Poprzednie są dostępne na YouTube, tak jak powiedziałam wcześniej, i też tutaj moderacja załącza Wam wszystkie niezbędne linki, zarówno z tymi webinarami, które będą za tydzień, za dwa tygodnie, oraz link do pakietu. Co jest w dzisiejszym pakiecie? Orety. Nieskromnie powiem, że jestem bardzo zadowolona z tego pakietu. Pracowaliśmy nad nim naprawdę wiele godzin, jak nie dni. Dużo osób tutaj zawsze nas wspiera. Magda, Asia, Łukasz, Dominik, jesteście tutaj z nami i, i pomagacie nam. A w tym pakiecie przygotowaliśmy dla, dla Was imienne zaświadczenie, pełną prezentację z webinaru, czyli to, o czym dzisiaj będę mówić w wersji PDF. Będziecie też sobie mogli do tego zaglądać, jeśli zapomnicie o tym, o czym dzisiaj będę mówić. Będzie też e-book i karty wyciszenia. E-book to jest 15 pomysłów na wyciszenie i skupienie w plenerze. Ponieważ ja chciałam bardzo połączyć ten webinar z takimi właśnie zabawami, bo ja kocham generalnie wy Chodzić na zewnątrz i też z grupami, i, i, i zajęcia prowadzić na zewnątrz, bo wtedy wiem, że najłatwiej wyciszyć i ukoić, uspokoić dzieci. Ale godzina to za mało, więc przygotowałam Wam taką drugą część tego webinaru, właśnie w postaci tego e-booka, razem z Magdą Wójcik. Tutaj w, już Wam spróbuję pokazać. O, tak będzie łatwiej chyba. W skład tego e-booka wchodzą różne pomysły, różne ćwiczenia, różne aktywności. z spis treści, są karty uważnej obserwacji, są uważne dźwięki, są kole oko, malarze natury. Potrzebuje czegoś, jest tego naprawdę sporo. Piękne, zobaczcie też na, nie tylko na jesień, ale też Magda przygotowała karty uważnej obserwacji zimowe, wiosenne. Są malarze natury, o których dzisiaj powiem. Jest spaterowa rewia mody, są leśne skarby, które też można zbierać. Absolutnie fantastyczny pakiet tutaj dla Was. Was. Te zabawy można wykonywać na zewnątrz, ale też można przynieść sobie materiały z zewnątrz i wykonywać właśnie takie prace przy stoliku, chociażby. To jest jedna część, ale jest jeszcze druga część. Myślę, że ta część Was zaskoczy, bo mnie absolutnie oczarowała. Przyznam, że nad tym pracowałam najdłużej. To są 24 karty plenerowe wyciszanki. Co to są za karty plenerowe wyciszanki? Tutaj widzicie, na pierwszej stronie jest jakaś aktywność, jest jakaś czynność, którą można wykonać na zewnątrz. A z tyłu jest opisane to, w jaki sposób można to zrobić. To jest absolutnie fantastyczne. Jeszcze czegoś takiego nie mieliśmy. To jest pierwszy raz, kiedy tutaj to prezentuję i wam pokazuję. Ilustracje są absolutnie zjawiskowe. Kilka osób już widziało to wcześniej i rzeczywiście, no jest to wow, robi to naprawdę ogromne wrażenie. To wam przygotowałam w takiej wersji możliwego wydruku dwustronnego, ale też mam taką wersję kieszonkową, która. Wygląda, zobaczcie, jak uroczo w ten sposób. Tych kart jest 24. No tak, jak powiedziałam, ilustracje są tutaj przepiękne. Widać tutaj chyba wszystko, kolory, wszystko jest zachowane w tym samym stylu. No i też fantastyczne treści, fantastyczne wyciszanki na zewnątrz. Ok, pakiet szkoleniowy w cenie 19 zł, tylko dzisiaj do godziny 24 można zakupić na famiga.pl przez W204 i w skład tego właśnie wchodzi imienne zaświadczenie wyciszające nasze zabawy w postaci plenerowych wyciszanych 24 kart, e-book i cała prezentacja. Pakiet szkoleniowy można zakupić na famiga.pl przez 204 ale jak sobie wejdziecie na naszą stronę famiga.pl, to też tam na stronie głównej będziecie mieć odnośnik do tego pakietu. Tutaj widzę, że moderacja już mam ten, ten webinar, tutaj linkuje i udostępnia też to miejsce, gdzie można zakupić na naszej stronie ten właśnie pakiet. Więc zapraszam cię w cenie 19 zł. Konkurs z nagrodami to trzeba zrobić. Udostępnij publicznie ten webinar i opisz ulubioną zabawę na wyciszenie tutaj w komentarzu. A dzisiejszą nagrodą jest książka Cisza ma głos przefantastyczna książka wydana w tym roku a opowiada właśnie o tym. Czym jest cisza, o tym, jak trochę hałas jej przeszkadza w funkcjonowaniu, ale pozytywne zakończenie bardzo, bardzo polecam. Koniecznie udostępnijcie, bo piszecie często świetne odpowiedzi na pytania, a my nie możemy ich wziąć pod uwagę, bo nie udostępniacie naszego webinaru, więc to musi być publiczne udostępnienie albo u siebie na profilu, albo w jakiejś grupie w miejscach, gdzie potencjalne osoby będą zainteresowane tym webinarem. Zaczynam. Plan webinaru. Od czego zacząć? Zasady dotyczące wyciszania dzieci. E, zabawy wyciszające, bazujące na propriocepcji. Zabawy pomocne, zabawy przy stoliku i ławce szkolnej. Wyciszające, zabawy dotykowe i manipulacyjne. Ruchowe zabawy wyciszające, skupienie i uważność w zabawie. Punkt siódmy, mechanizm pobudzenia i hamowania w zabawie. E, lekcje ciszy, pytania, odpowiedzi, podsumowanie. Jeśli pytania się pojawią w trakcie, to też koniecznie je zadajcie. Moderacja będzie na bieżąco mi te pytania pod. Odrzucać tak, żebym też sobie na końcu mogła je przeczytać. Od czego zacząć? Zasady dotyczące wyciszania dzieci. Na początek chciałabym, żeby to wybrzmiało, ponieważ nie ma uniwersalnej metody wyciszenia. To, co sprawdzi się u jednej grupy, u jednej klasy, niekoniecznie sprawdzi się w drugiej grupie. Czasami nauczyciele dzielą się swoimi pomysłami z kolegami, z koleżankami z innych klasy, innych grup, czy też rodzice dzielą się z innymi rodzicami, że mnie wycisza, moje dziecko wycisza na przykład śpiewanie. Moje dziecko wycisza kąpiel. Moje dzieci w szkolne wycisza to, że sciszam głos, jeśli do nich mówię. A moje dzieci wycisza, jak wystykujemy wspólnie rytm. Jest trochę głośno, potem oni wchodzą w ten etap koncentracji, i zaczynamy lekcję. Dlatego ja dzisiaj przygotowałam mnóstwo zabaw, tak, żebyście spośród tych zabaw mogli wybrać, mogli przetestować. Nie w każdych warunkach też sprawdzi się każda zabawa, ale też nie zawsze ta sama zabawa będzie odpowiednia dla każdej grupy. W związku z czym wybieram grajcie, miksujcie, sprawdzajcie, testujcie, nic się nie martwcie, jeżeli coś nie działa, na pewno znajdziecie swój złoty środek, po to też tutaj jestem z tym webinarem. Dzieci najlepiej wyciszają się, gdy czują się zrozumiane i wysłuchane i też gdy są pojedzone. Gdy wszystkie ich potrzeby są spełnione, nie chce im się pić, są wybiegane wcześniej. O tym też warto pamiętać, że nie zawsze dzieci, które przychodzą do nas, mają tą pierwszą potrzebę ruchu zaspokojoną, więc czasem po prostu warto wstać i się poruszać. Też o tej propriocepcji za chwilkę będę mówić. W związku z czym też emocjonalnie trzeba zadbać o te dzieciaki. W licznej grupie wiem, że nie zawsze jest taka możliwość, natomiast mniejmy to gdzieś z tyłu głowy, że czasami trudne zachowania dzieci, które wpływają, na to, że w klasie, w grupie jest hałas, nie wynikają z niechęci dziecka, tylko czasami wynikają z tego, że w danych warunkach dziecko nie jest w stanie się też samodzielnie wyciszyć. W związku z czym też tutaj będziemy szukać momentu, szukać miejsca, może te zabawy akurat właśnie sprawdzą się w Waszych grupach czy w Waszych klasach. Wyciszajmy, a nie uciszajmy dzieci. Jak pytałam też na wcześniejszych webinarach, a propos tego, jak chcielibyście, żeby funkcjonowała klasa czy grupa, to dużo osób właśnie pisało o tym, że chcielibyście być wysłuchani, że często dzieci są głośne, nie potrafią się skupić, nie potrafią wysiedzieć. Wierzcie mi, dzieci robią wszystko, żeby to się dało zrobić, i starają się jak tylko mogą, żeby często przetrwać te 45 minut, natomiast ta potrzeba ruchu jest tak duża, że nie zawsze te 45 minut są w stanie wysiedzieć. My też jako dorośli siedząc przy biurku w jednej pozycji jest nam trudno, zmieniamy tę pozycję, podnosimy nogi, opieramy się, nie wiem jak wy, w jakiej pozycji Wy teraz siedzicie, dajcie znać czy Wam jest wygodnie, pewnie za chwilę ją zmienicie, więc ciężko jest też oczekiwać od dzieci, że przez te 45 minut na lekcji czy podczas zajęć stolikowych w przedszkolu będą w stanie w stanie tak w 100% tą uwagę nam poświęcić i że my będziemy w stanie przez ten czas tak też prowadzić i moderować zajęcia, żeby całe, całe 100% naszych, naszej grupy, naszych dzieci było w stanie właśnie siedzieć cichutko i słuchać, co do nich mówimy. Dlatego też te tipy, o których tutaj będę dzisiaj mówić, jak takie przerywajki, czy przerywajki zabawowe, czy też właśnie lekcje ciszy, które w prowadzone do zajęć, do lekcji, są w stanie utrzymać skupienie uwagi na trochę dłużej. Zasady wyciszania dzieci. Na początku ustalamy jasne oczekiwanie, na czym nam zależy. Stosowanie pozytywnej czy łagodnej dyscypliny, zachowanie spokoju, spokojny rodzic, spokojne dziecko, spokojny nauczyciel, spokojne dzieci. Używanie sygnałów, które sobie możecie na początku ustalić. Też o tym będę mówić. Angażowanie uczniów. Też, jeżeli damy uczniom możliwość moderacji w jakiś sposób lekcji, oni też zostaną zauważeni, zostaną docenieni, to poczucie sprawstwa u nich zostanie zaakcentowane i dzięki temu też łatwiej jest wtedy dzieci wyciszyć, jak zostaną wysłuchane i zrozumiane. Indywidualne podejście, oczywiście w ramach możliwości, w miarę możliwości, bo mamy dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, z deficytem uwagi. Mamy dzieci wysoko wrażliwe, który też ten próg perseweratywności jest bardzo różny, czyli to przechodzenie sta ze stanu w stan też nie zawsze jest taki łatwe, że jak ten próg pobudzenia zostanie już przekroczony, to potem ciężko też zejść już troszkę niżej. Więc gro dzieci z różnymi zaburzeniami, z różnymi potrzebami, które też chcą, chcą być zaspokojone na lekcji czy też w grupie, stąd to indywidualne podejście i znajomość każdego dziecka z osobna. Konsekwencja w działaniu... Współpraca z rodzicami, czyli też wiemy o tych trudnościach, staramy się o, tych, o tym rozmawiać z rodzicami i też szukać razem z nimi nici porozumienia, bo czasami oni mają też swoje sposoby, jak właśnie dziecko w danym momencie się zachowuje i jak my możemy wpłynąć na to, żeby to wyciszenie rzeczywiście uzyskać i stworzenie pozytywnej atmosfery w klasie czy też w grupie. Zabawy wycieszające, bazujące na propriocepcji. Tutaj będę mówić właśnie o czuciu głębokim. Receptory znajdują się w mięśniach, w stawach. I czy, czymże się przejawia ta propriocepcja? Jak my możemy ją stymulować? No Przede wszystkim dociskami, przede wszystkim pchaniem, ciągnięciem, rozciąganiem dociskami i siłowankami. Propriocepcja informuje nas, w jakim miejscu, w jakim ułożeniu jest nasze ciało w stosunku do świata, też w stosunku do części danego, danych części ciała. To, że na przykład my jesteśmy w stanie podnieść kubek, napić się, wodę odłożyć, wtedy działa propriocepcja. Działa wtedy, kiedy się ruszamy, ale działa wtedy, kiedy na przykład ja też tutaj siedzę i staram się utrzymać poprawną pozycję. Tutaj u Was, żebyście mnie tutaj cały czas widzieli. I ćwiczenia proprioceptywne wpływają na regulację napięcia mięśniowego, na postawę ciała, na koordynację ruchów, na równowagę, na um Umiejętność planowa planowania motorycznego i na wyciszenie. A głęboki docisk, czyli to, o czym powiedziałam: pchanie, ciągnięcie, noszenie ciężkich rzeczy, rozciąganie się, przeciąganie się dostarczają mózgowi informacji, które pomagają w osiągnięciu koncentracji i spokoju, czyli na początek, żeby zadbać o koncentrację, spokój, wprowadzamy zabawy czy też ćwiczenia proprioceptywne. Ponieważ efekt wyciszania w ciele po intensywnej stymulacji proprioceptywnej utrzymuje się od 2 do 4 godzin po ćwiczeniach. Zobaczcie, jaką mamy w rękach potężną moc. Ile my możemy też tak naprawdę tych ćwiczeń proprioceptywnych zrobić, żeby to wyciszenie nam tutaj miało miejsce? Zaraz będę przechodzić już do konkretów, będę mówić o tych zabawach. Ale chciałabym jeszcze powiedzieć i zauważyć, że ta propriocepcja będzie bardziej stymulowana wtedy, kiedy dziecko będzie pchać, będzie ciągnąć, będzie przesuwać, będzie podnosić ta aktywna preprocepcja wykonywana przez samo dziecko, a nie wtedy, kiedy właśnie my będziemy je masować, dociskać jak najbardziej też. Natomiast w 70% lepiej działa ta aktywna część, czyli wtedy, kiedy dziecko coś robi, kiedy my coś wykonujemy. I zaczniemy od prostych rzeczy, od docisków. Na przykład w tunelu dociskowym, na, na przykład w pufie sensorycznej. Możemy na przykład też, jeśli pracujecie w szkołach, w przedszkolach, nie macie często też takich możliwości jak Pufa sensoryczna czy tunel dociskowy, chociaż coraz więcej szkół i to jest wspaniałe, się otwiera na to i widzę już właśnie pufy sensoryczne czy też takie wałki do rolowania dzieci. Jeśli nie macie takich możliwości, to zwykła piłka taka duża, gimnastyczna, 80-metrowa, 80-centymetrowa albo metrowa. Też można jakby rolować nią dzieci, wałkować nią dzieci i też się świetnie sprawdzi. Przeciskanie się pod kolanami innych dzieci. Słuchajcie, siadamy sobie w kole, nogi uginamy i dzieci przechodzą sobie przez tunel. Ja też to ćwiczenie często robię na zajęciach z najmłodszymi dziećmi do trzeciego roku życia. I rodzice sobie siedzą w kole, nogi zginają w kolanach, i dzieci przechodzą, starają się przejść pod tymi tunelami. Czasami się dziwią, ale jak to, przecież on się tam nie zmieści. Też widzę obserwuję, że rodzice mają coraz mniejszą tolerancję, jeżeli chodzi o ruch. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale powiem Wam, o co chodzi. Że ja tutaj bazuję głównie na ruchu, na zajęciach. I też zależy mi na tym, żeby rodzice zobaczyli tą, ten prawidłowy ruch, jak można prawidłowo właśnie dziecko przenieść, podnieść, zrolować, jak, jako część ciała aktywizować, żeby właśnie zaciało się to, to, to i to. I widzę taki opór, że dzieci, rodzice się trochę boją Podnieść tego dziecka, czy też na przykład wziąć sobie za pleców i przerzucić do przodu. Wszystko oczywiście w jakby bezpiecznych warunkach, w jakby kontrolowanym środowisku. Często rzeczywiście widzę w ich oczach rozpacz, ale to nie, to proszę, niech pani to zrobi. Więc też trochę umywają ręce. I potem mamy takie 3-4-latki, 5 -latki, które nie potrafią się turlać, nie potrafią przechodzić przez tunele, bo nie miały tych wczesnych doświadczeń z rodzicami. E, czy też właśnie takich e, zabaw, ale a, 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 a siłowanki, e, czy też właśnie e, też będę trochę Pokazywać tych zabaw z Weroniki Sherborne, będę o nich mówić, ale dalej. Ostukiwanie ciała, na przykład makaronem do pływania, czy też masażerem, turlanie, zgniatanie wielką piłką dzieci leżących w rzędzie, wałkowanie, rolowanie różnymi role, rollerami. Pchanie ściany. Tutaj nie potrzebujemy żadnych materiałów, wystarczy ściana w przedszkolu czy też w szkole. I staramy się odepchnąć rękami czy też stopami w leżeniu na plecach albo na brzuchu. Możemy też się przep przepchnąć ze sobą plecami, czyli siadają sobie dzieci plecami do siebie i przepychają się mocno, każde stara się przepchnąć jak najdalej z podłogi drugą osobę siłowanie się na ręce, tak zwane, wiecie, właśnie kto, kto jest mocniejszy, na nogi, tutaj też na plecach można się położyć i zgiąć nogi i się mocno odpychać od siebie stopami, czy też właśnie przepchnąć jakiś słup albo jakiś wałek. Ja też te zajęcia lubię bardzo, sama też czerpię z nich przyjemność, też czuję, że ten właśnie bodziec czucia głębokiego jest mi potrzebny, co jakiś czas też jak najbardziej na terapii też ćwiczę z dziećmi i widzę, jaki to też to ma efekt dla nas dorosłych, do czego Was też tutaj zachęcam. Zobaczcie ile tutaj jest różnych możliwości na zwykłej ścianie, czy też bez rekwizytu, to jak tutaj Wernika Sherborn, ruch rozwijający, przepychanie się pleckami. Naleśnik. Jedno dziecko kładzie się na kocu albo na chuście, z rękami wzdłuż ciała, tak aby głowa wystawała za koc albo za chustę i zamienia się teraz w farsz. Może być dżemem truskawkowym, może być serem białym, Albo też innym nadzieniem. Pozostałe dzieci zawijają ochotnika w naleśnik, i zadaniem dziecka jest się odwinąć bez użycia rąk. Słuchajcie, świetna sprawa, mocny docisk również. A dzieci tutaj naprawdę mocno się starają, żeby to dziecko leżące w naleśniku zawinąć i żeby ono się rzeczywiście nie wyspobodziło. Dbamy tutaj o to, żeby głowa była zawsze na wierzchu, żeby też było bezpiecznie. Jeśli nie macie chusty, mogą to być jak najbardziej koce, może też trochę pociągać, no, przeciągnąć to dziecko po podłodze w inne miejsce i tutaj już właśnie dzieci pewnie się będą rozwijać, zaraz to zobaczymy na filmiku, o spójrzcie no nie zawsze to jest takie łatwe, czasami trzeba mocno się poprzesuwać, żeby nam się odhaczyła ta nasza chusta czy też właśnie ten kocyk zawinięty, o i już tutaj mamy jeden naleśnik, jeden par się wyswobodził drugiemu pewnie za chwilę się uda. Dajcie znać, czy, czy robicie, czy lubicie. Pisze pani Joanna, że super zajęcie, jutro korzysta moja grupa lubi wpadać na ścianę. Tak, zobaczcie, dzieci też się same, same stymulują, to wpadanie na ścianę wcale nie jest przypadkowe, to wszystko jest zaplanowane. Ćwiczenia z gumą, taką gumą gimnastyczną, może to być rozciąganie rękoma w leżeniu na plecach, rozciąganie rękoma w staniu, czyli przenoszenie rozciągniętej gumy z wyprost na wypro wyprostowanych rękach za głowę, tak, i z powrotem tutaj do przodu. Rozciąganie stopami w leżeniu na plecach z wyciągniętymi do góry nogami, tak zwany rowerek, i masowanie gumą różnych części ciała. Wiem, że tych gum jest ciężko jest mieć tyle, ile dzieci, natomiast jest wspaniała sprawa, sensoryczna guma animacyjna. Gdzie możemy, słuchajcie, załatwić sprawę ćwiczeń proprioceptywnych jednym rekwizytem? Ta guma też jest w różnych wielkościach, dopasowana do liczebności grupy. 4, chyba pięcio i sześciometrowa. Tak się też nazywa sensoryczna guma animacyjna. I tutaj też możemy sobie różne ćwiczenia wykonywać. Dzieci wchodzą do środka, opierają się właśnie o gumę, biegną w jednym kierunku w drugim kierunku, mocno ją naprężają, potem puszczają. Można sobie usiąść, można się położyć, chwycić gumę w ręce, zrobić gimnasty. Tak, jak tutaj położyć się właśnie na brzuchach, wystawić ręce, przełożyć gumę. Spójrzcie, ile tutaj się zadziewa, ile tutaj jest gimnastyki w takim jednym ćwiczeniu. Można się rolować, obracać w środku, w tej naszej. Gumie Jed w jedną stronę, w drugą stronę z rękami podniesionymi, z rękami opuszczonymi. Wariacji na temat tej gumy jest bardzo dużo. Gumę można też położyć sobie na szyi, potem ją przenieść na plecy, usiąść wspólnie tak, żeby guma nam nie spadła, i znowu usiąść w środku, wyciągnąć do przodu ręce, i też tam się można pogimnastykować, porozciągać. Spójrzcie, świetny rekwizyt animacyjny, ale też właśnie taki, który też zadba o to rozciągnięcie i czucie głębokie. Ten filmik jest naprawdę długi, bo tych ćwiczeń można tutaj z tą gumą zrobić naprawdę nieskończenie wiele. A masażyki, wracając do tej propriocepcji, o której mówiłam na początku, Czyli też te dociski, masaże, też jak najbardziej za pomocą właśnie tej gumy można wykonać. Grupa leży, dwie chętne osoby masują wszystkie części ciała pozostałych uczestników. A na taki masaż ciężko byłoby się mówić, że tyle dzieciaków naraz byłoby masowanych, a tutaj w szkole, w przedszkolu jak najbardziej możecie o to zadbać, właśnie w taki sposób, jednym prostym rekwizytem. Czy znacie sensoryczną gumę animacyjną? Czy bawicie się nią? Ciekawa jestem, czy w taki sposób już kiedyś wykorzystaliście. A tutaj dwie gumy i spójrzcie, co się dzieje. Jaki relaks. Mm, niektórzy kochają bardzo. Takie właśnie mm, wyciszanie przez masowanie. Siłowanki. Przepychanie się stopami, przepychanie się plecami, siłowanie się na ręce. O tym już wcześniej mówiłam. Tych siłowanych jest też nieskończenie wiele. Jest też właśnie książka z wydawnictwa Mamania. Też możecie jak najbardziej do niej zaglądnąć. Piłka lekarska, piłka gimnastyczna, przekazywanie piłki w kole. Czym mniejsze dzieci, tym też sugeruję, żeby ta waga piłki była troszkę mniejsza. Jest kilogramowa, 3 kilogramowa. Ja też używam na zajęciach 4 czterokilogramowej. I świetnie też sobie dzieci z nią radzą. Przekazywanie piłki w kole pod kolanami, czyli najpierw ją przekazujemy, nie, nie dotykamy, w sensie nie podnosimy. Potem ją podnosimy, podajemy sobie ją z rąk do rąk, w jedną stronę, w drugą stronę. Zobaczcie, tutaj już wysiłek jest trochę duży. Dzieci też mówią, że wow, że trudno. Za plecami też można tą piłkę przekazywać. Można zrobić sobie tor przeszkód i z pomocą takiej piłki między pachołkami przechodzić z jedną strony w drugą. W stronę. To jest 4 więc naprawdę jest ciężka. Można rzucać ułożony wcześniej tor. My tutaj akurat mamy w gabinetach takie, takie kostki do jogi i właśnie układamy je w, w różnych konfiguracjach. I dzieci na terapii właśnie tymi dużymi piłkami rzucają, ćwiczą pięknie propriocepcję. Można też poćwiczyć sobie zmysł równowagi, stanąć na jeżyku i rzucać też tymi ciężkimi piłkami, na przykład do wyznaczonego wcześniej. Celu. Tych możliwości tutaj, spójrzcie, z jednym rekwizytem jest naprawdę dużo. Ja też pokazuję takie rekwizyty, które są stosunkowo ogólnodostępne i też często je macie w szkołach czy w przedszkolach, więc bazujmy na tym, co mamy. Niekoniecznie musimy się specjalizować i wyposażać w jakieś dodatkowe, drogie, mało dostępne sprzęty. Albo wykonywać ćwiczenia bez sprzętów, tak jak paczka, inaczej więzienie. Dzieci siadają w kręgu i mocno trzymają się za ręce i za nogi, przypominają paczkę. Jedno dziecko lub dorosły próbuje Rozpakować paczkę, oddzielam dzieci od siebie, albo spróbuję próbuję wyciągnąć więźnia ze środka. I naprawdę dzieci tutaj się mocno starały, żeby nikt nie został oderwany, nikt nie został wyciągnięty z naszej paczki. Tutaj Magda mocno się starała, żeby kogoś wyciągnąć. Ja też w pewnym momencie dołączyłam do zabawy, żeby Magda tutaj nie było osamotniona, ale jak widzicie, naprawdę dzieci używały dużo siły. To są nasze dziewczyny, pozdrawiam je serdecznie. Jagodę, Ninę, Oliwkę, Olga. I, i pozostałe, które tutaj nam zawsze pięknie te zabawy prezentują. Ruchoma podłoga. Dzieci kładą się ciasno obok siebie na podłodze, jedno dziecko kładzie się na grupie i robimy podłogę z dzieci. W tym samym czasie podłoga z dzieci się obraca z pleców na brzuch. Świetna sprawa, ja też lubię to ćwiczenie i też przyznam, że, że lubię też się w to bawić. E, oczywiście, jak już jedno dziecko jest tym, które leży na górze, to pozostałe też chcą być na górze, więc ta zabawa czasami trwa i 10 minut, tak żeby każdy mógłby zostać zdrolowany, fajne doświadczenie. Można się było Użyć na brzuchu, będąc na tej ruchomej podłodze, albo na plecach, co jest trochę trudniejsze, bo tam gdzieś można po drodze zostać przesuniętym w dół i wypaść, ale jest przy tym dużo, dużo radości i dużo fanu, zobaczcie docisków. Mosty. Dzieci w klęku podpartym tworzą ze swoich ciał mosty. Jedno dziecko przechodzi, przeczołgiwuje się przez most, można spróbować przejść. Nad mostem, ale też można sobie utrudnić tą zabawę, bo jedno dziecko jest w klęku podpartym, a drugie leży. Kolejne w klęku podpartym, kolejne leży. Więc ta osoba, która jest na górze, musi raz na górę, raz na dół się przesunąć, tak żeby pokonać właśnie te mosty. Dajcie znać, czy lubicie zabawy z Weroniką Sherborne, z ruchem rozwijającym. To są z, jedne z moich ulubionych y, 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 tak naprawdę zabaw. Jeden z warsztatów, które bardzo, bardzo polecam, to właśnie jest ruch rozwijający Weroniki Sherborn. A tutaj podobna zabawa, tylko wyrywanie marchewek. Dzieci kładą się przodem do środka koła na brzuchach i łapią się za ręce i stają się marchewkami na grządce, przychodzi rolnik i próbuje wyciągnąć te marchewki, które rosły przez pół roku, ale tutaj zobaczcie, marchewki się mocno trzymają i wcale nie tak łatwo je rozdzielić i wyciągnąć z tej grządki. Rolnik wyciąga za stopy czy też zadołki podkolanowe. Zadołki podkolanowe jest trochę trudniej, bo trzeba więcej użyć siły, żeby podnieść dziecko, ale dla młodszych dzieci myślę, że jest troszkę bezpieczniejsze. Świetna zabawa. Dzieci też starają się mocno tutaj trzymać, żeby nie zostać wyciągniętym. Pomocne zabawy przy stoliku i ławce szkolnej. Co może pomóc, szczególnie dzieciom, które, którym jest właśnie trudno wysiedzieć, którym jest trudno zachować ciszę i się skupić? Można pomyśleć o różnych pomocach, które pomogą właśnie się wyciszyć, czy też siedzieć tutaj cichutko. Jest to kamizelka obciążeniowa na ramiona. Można też obciążyć kolana jakąś ciężką zabawką, ciężką przytulanką albo kołderką obciążeniową. Tutaj też możemy podeprzeć dziecku stopy, Kładając je na jeżyków, wtedy też ten, ta potrzeba ruchu zostanie zapewniona. Też można zamontować na krześle taką gumę, o której, którą Wam wcześniej pokazywałam, tylko nie tą sensoryczną, animacyjną, tylko tą taką do ćwiczeń, tak żeby dziecko też w momencie kiedy już chce wyjść, wtedy kiedy chce wstać, kiedy już potrzebuje się ruszać, co za tym idzie, zacząć trochę przeszkadzać. Można też taką właśnie gumę zamontować na nóżkach, na nogach od krzesła. Dziecko też sobie tam może nogami manipulować, podnosić, przenosić, też ćwiczyć proprioceptywnie. Można przygotować jeżyka i położyć też jeżyka pod pupę na krzesło. Czasami też się spotykam z dużymi gimnastycznymi piłkami, że dzieci jak już nie mogą wysiedzieć, już nie mogą tej postawy prawidłowej utrzymać, przez co stają, kręcą się, wiercą i przeszkadzają, to właśnie nauczyciel wtedy podaje im dużą piłkę gimnastyczną, bo wtedy ta potrzeba ruchu zostaje zapewniona. Jeśli z dziećmi z różnymi potrzebami, czy właśnie z dziećmi z, z ADHD, czy ze spektrum, to też u tych dzieci będziecie widzieć tę potrzebę większego ruchu i poznajcie te możliwości, które tak naprawdę macie, bo sobie ułatwiacie też pracę. I dadząc, dając dziecku właśnie czy kamizelkę, czy na kolanka kołderkę, też sobie gwarantujecie większe skupienie i większe wyciszenie w grupie. Kto mnie słyszy? Nauczyciel mówi polecenia coraz ciszej. Ja to bardzo lubię, tak żeby każdy mnie usłyszał. Kto mnie słyszy, klaśnie raz przywołujemy dzieci, wracamy z powrotem do tego punktu wyjścia, czyli do początku lekcji, kiedy w miarę wszyscy są jeszcze skupieni. Kto mnie słyszy, tupnie dwa razy. Kto mnie słyszy, podskoczy trzy razy. To można mówić ciągiem, ale też można się właśnie umówić z dziećmi, że kto mnie słyszy, wstanie i usiądzie, kto mnie słyszy, zamknie oczy albo zrobi jakąś tam konkretną czynność. Można też się umówić właśnie, że za wykonanie, że kto się pierwszy zorientuje, na przykład dzisiaj jest zwolniony zrobienia czegoś tam jakby wiecie taka, taka pozytywna też zachęta takie trochę wtrzymanie w napięciu powoduje też większe skupienie dzieci, większe zaangażowanie w tym, kiedy, kiedy coś się wydarzy, a co pani zaproponuje, a kiedy pani zwróci uwagę, żeby właśnie klasnąć albo podskoczyć to wszystko to są takie dodatkowe motywatory, które, to, których my też możemy gdzieś tam użyć, po które my możemy sięgnąć. Jak często pytam dzieci, z którymi pracuję, albo też dzieci z zaprzyjaźnionych szkół, co nauczyciel robi, żeby was wyciszyć? Jeśli na przykład w klasie nagle zacznie być głośno podczas zajęć czy też podczas lekcji, to co się dzieje? Co nauczyciel robi? Czy krzyczy, czy może mówi, czy może prosi? Często bardzo dużo nam zajmuje czasu, właśnie skupienie się na tym proszę o ciszę, czasami po 20-30 razy prosimy, żeby, żeby dzieci się uspokoiły, a nie ma z tego efektu. I też dzieci mówią właśnie, że nauczyciel zaczyna wystukiwać rytm na swoim biurku. Dzieci powtarzają ten rytm w swojej ławce. Oczywiście młodsze grupy mogą wystukiwać ten rytm na podłodze. Świetna sprawa, dajcie znać, czy, czy też u Was to działa, czy może jeszcze nie mieliście okazji tego przetestować, albo nie wiedzieliście, że właśnie taki prosty sposób, jak wystukiwanie rytmu, jest fajnym sposobem na wyciszenie, na skupienie uwagi na tu i teraz. Jak makiem zasiał. Bardzo lubię to, tą zabawę. Do balona przed napompowaniem chowamy albo wkładamy jedno ziarenko ryżu lub mały koralik. Ja zawsze wkładam jedno ziarenko ryżu. Pompujemy balon i zawiązujemy. Dzieci podają sobie balon tak cicho, żeby było słychać dźwięk ziarenka w środku. Balona. Siedzą sobie dzieci w, w ławkach i przekazują ten balon tak cichutko, żeby było słychać, jak to ziarenko, maku czy też ryżu zadzwoni nam, przekazując ten balon dalej. Ale tutaj musi być absolutna cisza, bo wiecie, w ferworze, właśnie ktoś tam się obraca, ktoś tam się dosuwa, przesuwa, nie słychać. Więc Wszyscy naprawdę się fokusują, wszystkie oczy na pokład, ręce na pokład i przekazujemy ten balonik i naprawdę słychać, jest to ziarenko maku. Może nie, ale ryżu jak najbardziej. Chusteczkowe kwiaty, znacie szyfonowe chusteczki, to są takie do dekoracji, często w kwieciarniach, nie można kupić na, giełgach, na giełdach kwiatowych, a my je też używamy na animacji, na zajęciach, no różnorakich, w przedszkolu, w szkole i w żłobkach. I te chusteczkowe kwiaty może na przykład sobie popełnić. Perfumować, ale naturalnym olejkiem lawendowym, który z zasady wycisza, i rozdajemy dzieciom po jednym kwiatku. To też można zrobić jak najbardziej przy stolikach. Akurat tutaj grupa pracowała na podłodze. Rozprostowujemy sobie jedną chusteczkę, układamy na dłoni, przytrzymujemy palcem drugiej ręki, zwijamy chusteczkę tak, żeby nam się cała w ręce schowała. I tutaj się możemy pobawić, czarowanie, bajbajanie, niech się chusteczka kwiatkiem stanie, dmuchamy. Otwieramy dłoń i pięknie nasza chusteczka się zamienia w kwiata. Spójrzcie to jest spektakularne dla maluchów. Oni naprawdę siedzą jak zaczarowani. Często też to ćwiczenie robię właśnie w starszych grupach, bo oni z kolei już mają, słuchajcie, większe umiejętności manualne, w związku z czym mogą sobie przygotować dwie, czy cztery, albo nawet pięć chusteczek i te rozkwitające kwiaty, no są, nie da się czy, czymś innym tego, tego pokazać i zrobić. Więc taki woreczek chusteczek też jak najbardziej można mieć w swoich zasobach i jeśli chcecie właśnie zrobić jakiś taki przerywnik, to, to właśnie sięgacie... Po te, po te zabawy. Niewidzialna lina. Tutaj dzieci też siedzą sobie na pufach, ale jak najbardziej można też to zrobić przy, przy ławkach czy też przy stolikach i zamykamy oczy albo też otwieramy oczy. Dzieci się pięknie, słuchajcie, w, w, wczuwają w te zabawy mindfulness, w zabawy oddechowe czy też wyciszające. I y przed nimi wyrasta lina, ta kalina zielona, po której dzieci się wspinają. Muszą ją mocno chwycić, przesunąć, jak najwyżej, jak najwyżej, wspinając się do góry, tak, żeby schować się w chmurach, a potem schodzą cichutko, bardzo nisko do tej naszej ławki z powrotem. Zamykają oczy. Ćwiczenie jeszcze raz można powtórzyć z zamkniętymi oczami. Bardzo proste ćwiczenie, a jednak angażuje, spójrzcie, Zawsze, jak wykonuję nawet właśnie, żeby Wam nagrać to ćwiczy, te, te ćwiczenia, to dzieci automatycznie, słuchajcie, ja nie muszę mówić cichutko, cichutko, oni sami, jak tylko ściszam głos i mówię, co mają robić, w sensie jak, jak mają wychodzić, czy też jak mają schodzić, wszystkie te ćwiczenia z pokazywaniem, czy też właśnie zabawy paluszkowe, tego dużo jest na naszym kursie sensu gimnastyki ręki, terapii ręki, więc też, wam, też Was do tego zachęcam. Tam jest taki osobny dział właśnie z, z tymi zabawami paluszkowymi, a tutaj to, to, to ćwiczenie na niewidzialnej linii, wychodzenie naprawdę jest sprawdzone i przetestowane. Bardzo dzieci je lubią. Stoper. Och, to też kolejne, słuchajcie, ekstra ćwiczenie. Dzieci siedzą w ławkach. Nauczyciel ustawia stoper na 60 sekund. Zadanie polega na prawidłowym odliczeniu, oczywiście w myślach, 60 sekund. Ja też to czasami robię na szkoleniach dla dorosłych. Jeśli uczeń ma pewność, że minęło dokładnie 60 sekund, wstaje. Wygrywa ta osoba, która wstała jak najbliżej wyznaczonego czasu. I tutaj, słuchajcie, na przykład możecie w trakcie lekcji zrobić taki przerywnik i bawicie się, wyznaczacie czas. To może to być 30 sekund, 60 sekund, może to być. 57, 68, 72 sekundy. Dla starszaków możecie pewnie podejrzewać, że czym więcej tym to jest większy challenge i oni będą się tutaj bardzo skupiać i, i, i wyciszać. I rzeczywiście tak jest. Jeśli na przykład powiecie, że kto będzie jak najbliżej odpowiedzi, dzisiaj nie jest pytany, to jest jak makiem zasiał. Wszyscy się, słuchajcie, uspokajają nawzajem. Każdy się uspokaja nawzajem, żeby było cicho, tak żeby każde dziecko mogło się skupić i rzeczywiście sobie to policzyć. Ważne, żeby nie było nigdzie zegara tykającego i też, żeby dzieci nie zerkały na zegarki. To to musi być po prostu oczywiście zabawa fair play. I ja też bardzo lubię takie przerywanki. Zresztą te wszystkie zabawy tak naprawdę możecie wykorzystywać na każdej lekcji, nieważne, czy jesteście nauczycielami biologii, chemii, fizyki, matematyki, przedmiotów w klasach 0,3, czy też 4,8, czy też nauczycielami w przedszkolu, czy też na świetlicy. Potrzebujecie uciszyć, wyciszyć tak naprawdę, nie uciszyć dzieci, to te ćwiczenia mają Wam pomóc. I testujcie, sprawdzajcie, zobaczcie, jak dzieci na nie reagują, w których momencie one zaczynają działać. To są tak zwane, właśnie takie przerywajki, żeby znowu ten fokus na Was skierować i potem, żeby znowu to wyciszenie miało miejsce w klasie czy też w grupie. Eko fryzury i tutaj też pokazuję wam kilka tych rzeczy, które znajdziecie w pakiecie. Te materiały są w pakiecie karty pracy. Naklej na kartkę kilka fragmentów taśmy dwustronnej i skomponuj naturalną fryzurę z tego, co znajdziesz pod stopami w lesie i w parku. Czyli te nasze 15 pomysłów na wycieszenie i skupienie w plenerze można też zrobić tak, że my przynosimy liście albo dzieci przynoszą liście i wykonujemy te ćwiczenia właśnie w ławce. Mamy tutaj tą piękną twarz, wykonujemy ekofryzurę. No zobaczcie, przepiękna, przepiękna zabawy, dzieci sobie też projektują. Też tutaj pracują paluszkami, mocno trzeba docisnąć, żeby te wszystkie elementy docisnąć. Mam też tutaj kilka nawet prac, zaraz wam pokażę. O, to jest przepiękna praca oliwki, zobaczcie jak, jaka piękna tutaj pani jesień, ale to też może być pani wiosna, to nie, nie trzeba to robić oczywiście tylko e, na jesień. I tutaj druga praca niny, o przepiękna, o, tutaj mi się odpięło, poprawię później. I kolejna nasza zaczerpnięta sebuka. Malarze natury, rozejrzyj się i znajdź prawdziwy liść klonu, przyklej go we wskazanym miejscu, a następnie pomaluj kolorowankę według wzoru. Dużo dzieci też wyciszają różnego rodzaju prace plastyczne. Często ja lubię i jestem zwolenniczką, jeśli lubię prac plastyczny czy jakieś karty pracy. To, żeby tutaj włączało nam się myślenie, żeby to nie było tylko taka, wiecie, bezwiedna kolorowanka, tylko że coś, co musimy stworzyć, musimy się zastanowić, musimy się skupić, zatrzymać, tak jak tutaj, tak? Nie możemy sobie tak malować jak chcemy, tylko musimy jednak na ten miejsce chwilę zerkać i patrzeć, jak on jest wymalowany. Tak ta karta pracy wygląda natomiast Magda przygotowała wam więcej karty pracy więcej liści tutaj właśnie w naszym e-booku, różne inne liście też się tutaj znajdują, ja nie mam po prostu czasu żeby to wszystko wam pokazać, dlatego o tym mówię i jedno z moich ukochanych prac, serce rasu, wypełnij ścinkami liści i zobacz jakie jest kolorowe i tutaj mamy znowu też przepiękną kartę pracy którą smarujemy klejem i dzieci właśnie albo sobie wydzierają części roślin wysuszonych albo bo do co dopiero schnących i naklejają w wyznaczonych miejscach. Pokazuję tylko trzy ćwiczenia, ale znacie nas, wiecie, że nasze pakiety są zawsze na full, więc jak najbardziej też możecie do tego sięgnąć i coś innego sobie z, znaleźć, czy też wykonać. Jeśli jest piękna pogoda, to jak najbardziej to też wszystko można zrobić na zewnątrz. Wyciszające zabawy dotykowe i manipulacyjne. Ile rąk mnie dotyka? Oj, bardzo lubię tę zabawę i powiem Wam, że też na terapii 1 na 1 często ją stosuję, jako właśnie leżąca, ale też jako wykonująca. Jedna osoba kładzie się na brzuchu i zamyka oczy, dzieci siadają naokoło i układają swoje dłonie na plecach leżącej osoby, dogadując się bez słów, kto ile dłoni kładzie. Osoba leżąca na plecach odgaduje, ile dłoni leży jej na plecach. Jeżeli pracuje 1 na 1 to oczywiście. Mam ograniczoną liczbę dłoni, w związku z czym używam woreczki gimnastyczne i układam na dzieciach woreczki gimnastyczne. I to jest, słuchajcie, takie skupienie. I to też równocześnie można robić w kilku, w kilku grupach tą zabawę. Potem dziecko właśnie, te dłonie, które są dociśnięte do pleców, po kolei odrywamy i też liczymy, dziecko zgaduje świetna sprawa. To i rzeczywiście ta cisza zawsze się pojawia i to skupienie również. Gniotki. Gniotek w ręce pomaga podczas aktywności statycznych, gdy dziecko musi być skupione, na przykład podczas słuchania czy na przykład podczas czytania. Też w wielu szkołach, w wielu przedszkolach już te gniotki się pojawiają, dzieci sięgają po nie i je kochają miłością ogromną. Kto nie kocha gniotków? Jest to też świetny właśnie element na wyposażenie różnych kącików relaksacyjnych, jest to ogromna pomoc. Kiedyś tych gniotków nie było, więc się je robiło z balona i z mąki ziemniaczanej. Też jak najbardziej świetna sprawa. Nie zachęcam, żeby dzieci, które mają problem z wysiedzeniem, taki gniotek miały właśnie w, gdzieś tam w plecaku i w odpowiednim momencie sobie go wyciągały i próbowały właśnie na nim skupić swoją e, uwagę. Doskonałe ćwiczenie małej motoryki zajęć z zakresu terapii ręki. Dziecko może zobaczyć, z jaką siłą coś wykonuje oraz regulować e, ucisk. Ściskanie równoczesne dwoma rękami lub naprzemienne wspiera koordynację obustronną no i tych gniotków też tutaj macie nieskończenie wiele można się właśnie nimi bawić przekazywać sobie gniotka z ręki do ręki myślę, że też taki fajny pomysł właśnie do kącika wyciszeniowego warto o tym pomyśleć klepsydry wodne i żelowe to też był kiedyś hit cały czas te klepsydry się podobają, my też z nimi pracujemy też często dzieci mają je w samochodach jak dojeżdżają, tak żeby mogły właśnie się skupić, absolutnie to fantastycznie wycisza, właśnie skupienie się na tej spływającej wodzie wycisza, usłyszy Spokaja, tonizuje. Sprawdźcie, samodzielnie sobie sprawdźcie. Niektórzy potrzebują takich szybkich klepsydr, a inni wolą takie wolniejsze, gdzie ten czas opadnięcia wody czy też żelu jest wydłużony. Testujcie, sprawdzajcie. Jest to absolutnie fantastyczny też produkt i przedmiot do wyciszenia niedźwiadki. Tutaj sobie leżą dzieci na plecach i zamieniają się w niedźwiadki. Zobaczcie, znowu jakaś wizualizacja, znowu wyciszanie trochę w inny sposób. I niedźwiadki leżą na plecach, wszystkie części ciała przytulają do podłogi, następnie podnoszą rękę, podnoszą nogę, czują ciężar tej ręki, czują ciężar tej nogi. Czasami dzieci nawet nie wiedzą, w którym miejscu się znajduje ta noga, nie zastanawiają się nad tym, a takie ćwiczenia właśnie je zatrzymują na tu teraz, że się muszą Zastanowić, że muszą podnieść prawą nogę, że muszą podnieść prawą rękę. Jest świetne ćwiczenie opisane w e-booku. Nie powiem wam, bo jest absolutnie fantastyczne. E, na, bardzo podobne ćwiczenie związane właśnie z palcami i z dźwiękami, ale na zewnątrz. Kto będzie miał ten e-book, to sobie to za tą zabawę będzie mógł wykonać, bo jest akurat fantastyczne. I tutaj też znowu e, zamykają oczy, można się przekręcić z pleców na brzuszek. E, można, tutaj też ćwiczenie oddechowe. Tych ćwiczeń oddechowych wam tutaj już nie byłam w stanie osobno pokazać. Bo tego jest naprawdę dużo. Mieliśmy też z webinary, z ćwiczeniami wyciszalniowymi, oddechowymi, a tutaj pokazujemy fokus na to, jak brzuszki się podnoszą. Też świetne skupienie właśnie na tych ćwiczeniach oddechowych, uspokajających, wyciszających, oddychanie po kwadracie, różnego rodzaju oddychania, zazwyczaj przez nos. ja tutaj dbam o to, bo jestem też trenerką oddechu, więc ten nos zawsze tutaj uruchamiam na takich zajęciach. Powtórz ułożenie. Jedna osoba układa nam w jakimś takim swoim wymyślonym... Ułożeniu pomponiki, a druga osoba zapamiętuje, następnie zamykamy pod kubeczkami to ułożenie, i druga osoba musi zapamiętać i Ułożyć ten sam wzór. Też słuchajcie, można zrobić sobie taką przerywajkę. Jak najbardziej takie ćwiczenia, w których trzeba też coś pomyśleć, fajnie wyciszają nasz układ nerwowy, ale też jakby wyciszają tak globalnie, tak? bo trzeba właśnie coś pomyśleć, coś zapamiętać, a nie jest to takie oczywiste jak na przykład, nie wiem, kopanie piłki czy też rzuty jakieś bezcelowe. Ruchowe zabawy wyciszające. Mądry ruch wycisza, aktywność fizyczna, wiemy nie od dziś, wspomaga pracę układu nerwowego. Zresztą cała ta wiedza z zakresu mózgu, neuronauki, integracji sensorycznej ruchu jest zawarta w naszej sensogimnastyce mózgu, naszym flagowym kursie online, który już niedługo, bo w grudniu będzie dostępny. I tutaj dbamy, żeby to były ćwiczenia siłowe niż kondycyjne, czyli też. Te bazujące na propriocepcji, na rozciągnięciu, na podnoszeniu, na, czy też właśnie takie koordynacyjne, wytrzymałościowe, ponieważ każdy mądry ruch wycisza i wspiera pracę układu nerwowego. Jakie to są zabawy? Na przykład parzące kolory. Dzieci tańczą po całej sali, wokół ułożonych na podłodze poduszek. Gdy muzyka się zatrzyma, prowadząca mówi nazwę koloru, na który nie można stanąć na przykład żółty parzy, na przykład niebieski parzy. Poduszek jest zawsze o jedną mniej niż dzieci, i dziecko, które zostaje bez poduszki, odpada idzie sobie, odpoczywa. I wygrywają trzy osoby, które zostaną na końcu. Spójrzcie, tutaj znowu trzeba włączyć Myślenie, tak? Tutaj znowu gdzieś tam trzeba się zatrzymać, zastanowić, skupić, co też wpływa na ten poziom pobudzenia, ale też za tym idzie oczywiście koncentracja i skupienie na tu i teraz. Cisza na morzu. Uczestnicy trzymają chustę za uchwyty. Prowadząca, moderuje ruchy chusty i mówi najpierw powoli, bardzo delikatnie. Powolutku, po cichutku, powolutku, po cichutku i coraz mocniej, coraz szybciej, coraz mocniej, coraz wyżej, coraz mocniej, coraz szybciej. Ogromny sztorm! Burza na morzu i mocno falujemy chustą, falujemy mocno, 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 mocno. I burza ucichła przestała padać cisza na morzu. Słyszycie? Moderowanie głosem też tutaj ma znaczenie, bo też dzieci wiedzą, w którym momencie trzeba opuścić, w którym momencie podnieść. Lubię tą zabawę też na początku, bo widzę, jaki jest próg pobudzenia dzieci. Czy są w stanie się wyciszyć i rzeczywiście zejść niżej, czy jednak to pobudzenie z wyższej muszę je trochę rozbiegać w taki mądry sposób, aby potem wysiedziały na zajęciach, czy też na lekcji, czy też na jakichś warsztatach. Porządki bez słów. Uczestnicy stają w rozsypce. Prowadząca wymyśla, według jakiej kolejności mają się ustawić dzieci, na przykład od najwyższej osoby. Do najniższej alfabetycznie, od pierwszej litery imienia, od osoby, która ma najwięcej rodzeństwa, i tym podobne, ale tutaj można utrudnić, że nikt się ze sobą nie porozumiewa za pomocą słów. Czyli trzeba się jakoś tak pokładać, poprzestawiać. Mowa ciała tutaj też wchodzi. Świetna sprawa dla mniejszych dzieci, dla starszaków. Jak to ćwiczenie pokazuje też na, na przykład kursie animatora zabawy, dla dorosłych osób, to też ostatnio pani wymyśliła, że ustawiamy się. Od pierwszej literu, litery alfabetu zwierzątka z dzieciństwa. No po prostu prześwieżna sytuacja przefajny, przefajny pomysł pajęczyna. I znowu z naszych sensorycznych głów animacyjnych układają dzieci pajęczynę. Można przywiązać sznureczki z takimi małymi dzwoneczkami i dzieci się starają nie ruszać po kolei przechodzą przez tą naszą pajęczynę i też spójrzcie, Tutaj trzeba rzeczywiście też się wyciszyć, żeby się ustawić, żeby przejść, ale też znowu tak się musimy właśnie tutaj tak przemieszczać, żeby aby nie dotknąć na przykład tej naszej gumy, i potem zmiana. Jedna osoba wchodzi na miejsce tej stojącej i pokazującej, trzymającej, tak, żeby cała grupa mogła przejść przez naszą wspólną pajęczynę. Skupienie i uważność w zabawie. Na przykład można to skupienie i uważność uzyskać przez uważne ręce w kole. Dzieci siedzą na podłodze, wystawiają przed siebie ręce i krzyżują je. Jedna ręka jest pod drugą, ta, ta, ta ręka z prawej strony jest nad ręką e, osoby po prawej stronie i pod ręką osoby po lewej stronie i zadanie dzieci mają wystukanie po kolei dłoń za dłonią. Nie jest to łatwe, bo mamy skrzyżowane dłonie, więc nie zawsze ta dłoń chcemy intuicyjnie ją, wiecie, e, Docisnąć, a tu jest dłoń kolegi, koleżanki, więc tutaj też to są takie ćwiczenia, które po prostu wymagają z natury uważności i skupienia. Nie da się tego zrobić, jeśli dzieci się ruszają, czy też są niespokojne, ale pięknie się na tym skupiają, bo chcą to zrobić. I podobnie ręce na kolanach. Też krzyżujemy sobie w sensie takim, że na jedną rękę, na kolano dziecka po prawej stronie dajemy jedną rękę, na dziecka po lewej stronie drugą, drugą dłoń i też znowu te dłoni muszą sobie, zobaczcie są skrzyżowane tylko teraz z dwiema osobami siedzącymi obok siebie, tak podnosić, tak uderzać o kolanka, żeby też to się zadziało po kolei, można w jedną albo w drugą stronę. Wykonywanie czynności inaczej niż zwykle, na przykład zmazywanie tablicy inną ręką niż zwykle, znowu włącza myślenie. Albo wchodzimy do klasy i mówimy: Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień na odwrót, dzień na opak, dzisiaj nie znaczy tak, a tak znaczy nie. Więc uważajcie, ponieważ przez całą lekcję ta zasada będzie obowiązywać. Albo na przykład lekcja bez użycia ustalonego słowa. Oczywiście to ulubione słowo nauczycieli, to jest nie, a dzieci też tam sobie wymyślają, jeżeli na przykład, nie wiem, jakoś, o jakichś wojnach bierzemy, czy też uczymy się, czy też o geografii, to też ciężko jest czasami nie użyć jakiegoś słowa, więc trzeba to zrobić jakoś naokoło. Ale to też, słuchajcie, jako prowadząca, to też zawsze dla mnie jest takie mocno wyciszające, skupiające i widzę, że dla uczestników różni również. Dzisiaj wchodzimy tyłem do klasy, wychodzimy tyłem i jak wstajecie, to też tylko i wyłącznie poruszamy się tyłem. Takie inne przykłady. Dajcie znać, czy jesteście? Czy Wam się, czy wam się to podoba? O widzę, że jest ponad 1000 osób. Świetnie, dziękuję za Waszą się obecność. Kolejna zabawa, dyrygent. Jedna osoba w grupie z grupy wychodzi, a druga osoba udaje dyrygenta albo mówi, kto tym dyrygentem będzie. I ten dyrygent pokazuje jakieś ruchy, a pozostali uczestnicy patrzą, patrzą na dyrygenta i muszą wykonać ten sam ruch. Tak, żeby osoba, która wchodzi się nie domyśliła, jaki to będzie ruch. No, i też słuchajcie, tak trzeba patrzeć, żeby nie patrzeć, a żeby się nie wydać tej osobie, która gdzieś jest tam na zewnątrz i dopiero przyjdzie. No, i tutaj dzieciaki widzę, zastanawiają, pokazują, kto jest dyrygentem, kto nie jest dyrygentem. Jest tutaj przy tym dużo zabawy. Można też włączyć muzykę i do muzyki ta zabawa też jest bardzo, bardzo fajna. No, i tutaj się życie rozkręcają. Za chwilkę ktoś będzie wracał i próbował od odgadnąć kto tym dyrygentem jest. Skoczne kubeczki. Dzielimy dzieci na trzyosobowe drużyny. Kubeczek, ustawiają się dzieci w rzędzie, kubeczek po środku to osoba w środku, kubeczki na zewnątrz to osoby na zewnątrz i prowadząca rusza kubeczkiem i tak też w rytm poruszają się dzieci do przodu, do tyłu, można też naokoło, można poruszać kubeczkami równocześnie, oczywiście dwiema, bo trzema jest trochę ciężko. Raz ruszają się kubki na zewnątrz, raz rusza się, raz rusza się kubek w środku, Spójrzcie, środkowe dziecko musi okrążyć dzieci. Też wspaniała zabawa taka wyciszająca. Bardzo też sama lubię i ją robić i też się w nią bawić. Mechanizm pobudzenia i hamowania w zabawie. To jest bardzo też fajny dział, fajna działka, jeżeli chodzi o zabawy wyciszające, ponieważ myślenie często równa się hamowanie. Czyli zabawy wymagające myślenia zmuszają układ nermowy do intensywnej pracy. To jest tak zwane ułatwianie przez utrudnianie, żeby wykonać jakąś czynność, którą bardzo ciężko jest wykonać dzieciom, które są wiecie już do przodu, czy też właśnie dzieciom z nadpobudliwością w zabawach jeden na jeden, czy też w terapii też świetnie te zabawy sprawdzają, ale również grupowo. Czasami ten mechanizm pobudzenia hamowania jest nieharmonijny, czyli to pobudzenie układu nerwowego jest bardzo wysokie i ciężko jest dziecku zejść do tego wyciszenia samodzielnie, a jak włączymy myślenie w zabawie, to się to automatycznie zadziewa. Czyli wykonywanie czynności inaczej niż zwykle. Robienie dwóch rzeczy na raz. Zabawy pamięciowe, zmieniający się tor przeszkód i nauka nowych umiejętności. Ale też kilka ćwiczeń dla Was. Pobudzenie, hamowanie przez zabawę coraz szybciej, coraz wolniej. Czyli w, tych, w tym uderzaniu. Najpierw powoli uderzamy, troszkę mocniej, coraz mocniej, coraz szybciej. Mocno, 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 mocno. Cisza na morzu. I przestajemy stukać, i znowu delikatnie stukamy o podłogę. Najpierw można palcami u rąk, potem można palcami u nóg, by ściągnąć, sobie, ściągnąć sobie buty. I znowu mocno, mocno, głośno, 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 i cisza na morzu. I stop! I można kolejnego dyrygenta też wyznaczyć. Zamiast słów można użyć instrumentu, który nada rytm, na przykład bębenek, czy też tamburyn. E, tutaj znowu trzeba włączyć myślenie, ponieważ chusteczkę, to o której już wcześniej mówiłam, zamieniamy w coś innego. Czyli włączamy muzykę, robimy sobie przerywnik podczas selekcji, wyciągamy chusteczkę i chusteczka zamienia się na przykład w kierownicę. E, znowu wyznaczamy inną osobę, która zamienia w chusteczkę w, w chorągiewkę, e, którą e, wszyscy machają. Utrudnieniem będzie, że każde dziecko ma wymyślić jakąś inne zastosowanie chusteczki. Oto jest myjka, którą na przykład myjemy okna, ponieważ jak, wyko jak właśnie wykorzystamy ten motyw, że każdy wymyśla, oto jest ręcznik, to wtedy też dzieci się skupiają i czekają, e, zapamiętują, co kto inny robił, e, żeby też nie powielić tego samego schematu. Tutaj znowu jest ręcznik, e, była, w, zobaczcie, o, tutaj latają na miotle, tych pomysłów jest naprawdę zawsze bardzo dużo, fajne ćwiczenie. Ile części ciała zostaje? Tutaj znowu dzieci się ruszają, prowadząca rzuca kostką, i tyle, ile oczek wypadnie, tyle części ciała na podłodze musi zostać. Czyli na przykład upadło cztery, dwie stopy, dwie dłonie prosto. Zostanie jedna, na przykład na jednej nodze można stanąć. Zostaną trzy części, części ciała, na przykład dwie nogi, jedna ręka. Ale można to utrudnić, ponieważ dzieci dobierają się w pary. I zostają tyle części ciała w parze, ile wyleci na kostce. Też świetna sprawa, czyli para to jest właśnie ta, ta dwójka, czy też trójka, nawet słuchajcie, to już, to już jest trudne, żeby na przykład w trójce została jedna część ciała, bo jak te dzieci muszą chyba jakoś się w, wskoczyć na siebie. Tak mi się teraz wymyśliła taka zabawa, że w trzy osoby na przykład się da. No, w dwójki robiłam maksymalnie. Przemyślany skok. Ja bardzo, bardzo lubię tę zabawę. Tutaj akurat mamy takie gumowe krążki, czerwony, żółty, niebieski, zielony, fioletowy, pomarańczowy, i dzieci stają w rzędzie i po kolei skaczą na krążki, nazywając kolor. To jest proste. Potem wchodzi trudniejsza część tej zabawy, ponieważ musimy wymyślić owoc na dany kolor. Czyli skaczemy i mówimy na przykład: truskawka, cytryna, jagoda. Gruszka, winogrono i pomarańcza, tak? Nie jest to takie łatwe, widzicie, znam to zabawę, a jak mam tak na szybko teraz to wymieniać, to też się musiałam trochę skupić i wyciszyć. Potem wymieniamy warzywa, nazywamy zwierzęta, które układamy, a potem dźwięki zwierząt, więc idziemy chrum, chrum, hał, hał, b. przy okazji uczymy się nazw zwierząt i to, jakie wydają dźwięki. Mogą to być maszyny, Mogą to być zwykłe kartki kolorowe, jeśli nie macie takich y, 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 krążków, tylko wtedy trzeba je do dobrze przykleić. I teraz tutaj słuchajcie, na końcu trzeba jeszcze wymienić to, co, na czym się stanęło, jakie zwierzęta, czy też jakie dźwięki po kolei. Świetna, absolutnie fantastyczna zabawa wyciszająca. Mam dla Was jeszcze lekcje ciszy. Już się będę, słuchajcie, wyrabiać, bo widzę, że już trochę przedłużyłam. Natomiast lekcje ciszy to są też jedne z moich ulubionych zabaw, czy też zadań wyciszających. Maria Montessori jest twórczą, twórcą, to jest absolutnie, to jest moja absolutna guru, jeżeli chodzi właśnie o, o wyciszanie i o edukację. Jedną z takich propozycji jest poczuj kropelkę. Dzieci mają zamknięte oczy, a nauczyciel podaje kroplomierzem krople wody na twarz dziecka lub na rękę. Gdy dziecko poczuje kropelkę, może otworzyć oczy. Ja też robię to w taki sposób, że dodaję do wody troszeczkę olejku. Wtedy zawsze gdzieś tam na jakieś części ciała, nie na twarz kładę. I wtedy jak dziecko poczuje, może otworzyć oczy i rozetrzeć sobie ten piękny zapach i zgadnąć co to jest za zapach. mów na szeptem nauczyciel wymawia imiona dzieci siedzące po drugiej stronie sali, to dziecko, które usłyszy swoje imię po cichu, podchodzi do nauczyciela i siada obok. Świetna sprawa, tak też można zacząć lekcję. Podawanie w kole, na przykład dzwonka, tak aby nie zadzwonił, szklanki wody, tak aby nic się nie wylało, łyżki z kulką, tak aby nic nie spadło. I tutaj krótki pokaz, przekaż dzwoneczek, czy dzieci przekazują sobie dzwoneczek, tak żeby nie zadzwonił. A mhm. tutaj widzicie? jest taki dzwoneczek i on przekazuje stany przekazywany w kole jest ogromne skupienie i cisza. Z łyżki do łyżki przekazujemy sobie na przykład takie jajko muzyczne tak żeby też nie spadło, ale też żeby nie zadzwoniło. To jest słuchajcie niezła sztuka. Głuchy telefon przez balon zabawa przebiega zgodnie z zasadami głuchy telefon, dźwięk jest zupełnie inny, w środku balona wibrujący balon łaskocze w usta mówiącego dziecka, mówimy jakieś hasło i mówimy je do balona osobie siedzącej po prawej czy po lewej stronie, w zależności od tego, w którą stronę przekazujecie balon, też musi być cichutko przekaż kubek z wodą, tak żeby tej wody nie wylać, oczywiście zawsze chcą do pełna, z maluchami zaczynam od połowy kubka, ze starszakami kończy się tak jak tutaj, nawet na tym filmiku jest pełno wody Wlane i zawsze wielka frajda, mało kto rzeczywiście tą wodę wylewa. Tor przeszkód z kubkiem wody, czyli też idziemy z, z kubkiem wody, do pełna oczywiście po brzegi i trzeba na przykład mieć się zadzwonić, przejść, e, przesmyknąć się, coś przełożyć, jest to naprawdę trudne. Świetnie się tutaj dzieci skupiają i angażują w e, tą zabawę. Ja bardzo lubię maluchy wyciszać właśnie w taki sposób, jak czytaniem książki. To jest moja ulubiona książka z dziurą, zamieniam się z zwierzęta i wydaje różne dźwięki. Zachęcam Was do też szukania takich swoich pomysłów, swoich ulubionych książek. Nie tylko maluchom można czytać, ale również starszakom. Zawsze wtedy my się rzeczywiście wyciszają i, i skupiają na tym, co się dzieje wokół nich. To wszystko, o czym powiedziałam, będzie w pakiecie szkoleniowym w wersji PDF w postaci właśnie prezentacji w pakiecie szkoleniowym będzie też zaświadczenie, imienne zaświadczenie z własną datą, jeśli oglądacie ten webinar dzisiaj, to możemy ten webinar wystawić z dzisiejszą datą, jeżeli oglądacie później ten webinar, to też możecie tą datę sobie wybrać nie może być wcześniejsza niż data premiery webinaru, no i pamiętajcie o tym pięknym ebooku 15 pomysłów na wyciszające zabawy w plenerze oraz te absolutnie fantastyczne karty które Wam jeszcze raz pokażę. No, to jest absolutny hit. To są karty wyciszeniowe z ćwiczeniami, które wykonujemy w plenerze przepiękna grafika, naprawdę długo nad tym pracowałam jedna z moich takich ostatnich projektów które, z których naprawdę jestem, z którego jestem ogromnie dumna, bo są przepiękne też tutaj te wszystkie pomysły są naprawdę myślę, że godne uwagi, Wam się to będzie świetnie sprawdzać w zajęciach grupowych czy też w takich indywidualnych famiga.pl przez w204, tam ten pakiet dzisiaj kupicie za 19 zł potem on drożeje i będzie kosztować 24 zł Przypominam, że cały czas trwa konkurs z nagrodami. Trzeba udostępnić publicznie webinar, opisać ulubioną zabawę na wyciszenie tutaj w komentarzu pod tym, pod tym webinarem. I za chwilkę tutaj moderacja, pewnie trzy osoby wybierze najciekawsze pomysły, tak więc bądźcie jeszcze przez chwilę. Ze mną. Przypominam też o naszym kursie z Terapii Ręki, który rusza za tydzień. Przed sprzedaż, w tej przedsprzedaży można kupić dostęp trochę taniej albo nawet dużo dla nie, taniej. To będzie certyfikowany kurs online pierwszego stopnia sensogimnastyka.pl. Tam też możecie dołączyć jeszcze do osób zainteresowanych, pobrać bezpłatny e-book, zobaczyć na tą próbkę, którą dla Was przygotowaliśmy. I właśnie o tym teraz powiedziałam, a za tydzień zapraszam w imieniu Magdy Wójcik absolutnie fantastyczne pomysły na zabawy plastyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na cztery pory roku jak zwykle o 19:30 w poniedziałek Natomiast 28 października 45 zabaw sensorycznych dla dzieci. Mam jeszcze dużo zasów w rękawie, więc myślę, że też Was zaskoczę. Dołączcie do obu wydarzeń, klikając, wezmę udział w tym wydarzeniu na Facebooku. A teraz jest czas na pytania. Tutaj Was jeszcze kuszę tym przepięknym pakietem. Przechodzimy, słuchajcie, z tygodnia na tydzień samych siebie, bo tyle rzeczy, ile Wam tutaj za te 19 skromnych złotych dajemy, to, to chyba Wam nikt nie oferuje w sieci, więc korzystajcie, czerpcie też z naszych pomysłów, dzielcie się nimi. Dalej. Sprawdzę, czy są jakieś pytania. Pani Edka pyta: Czy w pakiecie dostajemy małe i duże karty? Tak. Dostajecie duże i małe karty. Mało tego. One są przygotowane w takiej wersji, że możecie je wydrukować dwustronnie czyli wkładacie jedną kartkę i drukujecie z jednej i z drugiej strony, przez co macie mniej laminowania i mniej wycinania. Czy te wszystkie zabawy są opisane w pakiecie? Pani Joanna pyta. Te wszystkie zabawy, o których mówiłam, są opisane w prezentacji, tak jak widzieliście. Natomiast te dodatkowe 15 pomysłów, nie wszystkie, Wam pokazałam, bo nie mam na to czasu. Jest opisany pięknie w tym e-booku stworzonym przez nas głównie tutaj przez Magdę, którą serdecznie pozdrawiam. Jest ich naprawdę sporo, nie powtarzają się, to są absolutnie nowe pomysły, zarówno do pracy grupowej, jak i indywidualnej. I jeszcze właśnie te karty, wszystko tak, to wiem, że nie możecie uwierzyć, ale tak to prawda, już któraś osoba, widzę, pyta, że czy to na pewno w cenie 19 zł do północy, tak? 19 zł do północy, bo ten 24. Pani Grażyna pyta, a pisze, jak zwykle profesjonalnie interesująco, super pomysły. Bardzo, bardzo się cieszę. Pani ma. Pani Kasiu, dziękuję za poświęcony czas i ogrom wiedzy. Dziękuję, że jesteście. To jest rzeczywiście ogrom pracy. Nie ukrywam tego. Przygotowanie tego wszystkiego, wymyślenie, stworzenie. Natomiast karmi mnie to, że jesteście, że Wam się podoba, że z tych pakietów korzystacie. Plakaty często drukujecie i widzę, że są również w przedszkolach, w szkołach. To dla nas naprawdę niesamowite też, niesamowita nagroda. Pani Karolina, Pani Kasiu, co to była za książka na końcu prezentacji z możliwością wsadzenia głowy w książkę? Webinar z Panią zawsze Dziękuję Pani Karolino. Pani Karolino, zasmucę Panią, ponieważ to jest książka, która już nie ma na rynku. To jest książka, e, która właśnie w, nazywa się W dżungli i wkłada się tam głowę. Natomiast, i, i, udaje się zwierzęty, natomiast są teraz dużo z różnych fajnych książek właśnie bardzo podobnych na, na wzór, ale też polecam Pani Karolino książki z otwieranymi okienkami. Tam są różne interakcje. Wydawnictwo Zakamarki ma świetne książki. Wydawnictwo Tatarak, wydawnictwo Mamania ma też świetne książki. Kto jeszcze? Zielona Sowa też ma książki z, z okienkami, nie wymienię wszystkich. O, Erika Karla ma książki, Bardzo głodna gąsienica, to są książki jeszcze jak moje nastolatki miały, były dziećmi, ja czytałam im te książki. One są cały czas na rynku, są świetne, mają super grafikę, niewiele tekstu, też się łatwo czyta i dla najmłodszych dzieci też są świetne czy mogę prosić o podpowiedź jakie są propozycje zabaw plenerowych już podpowiadam te o których dzisiaj powiedziałam ale też są karty uważnej obserwacji spróbuję się tutaj słuchajcie przełączyć, żebyście zobaczyli o chyba tutaj, będziecie mnie widzieć tak pokrótce. To są zabawy, karty uważnej obserwacji, czyli szukamy coś i zapisujemy, czy też notujemy. Są tutaj opisane zabawy, też uważne dźwięki, stokole oko. Są malarze matury, o których wcześniej już powiedziałam. Są leśne skarby, paleta kolorów natury, czyli zbieranie, dopasowywanie, szukanie. Jest plenerowa rewia mody są, so, no Jest tego naprawdę tutaj sporo, nawet mi to wszystko też to wymieniać. Natomiast myślę, że będziecie tutaj zaskoczeni, ile tego jest i jakiej to jest jakości. Dobra, słuchajcie, myślę, że to już ostatnie pytanie. Tak, też a propos twarzy, to tutaj moderacja mi podpowiada, że my też przygotowaliśmy kiedyś takie twarze dla Was. Było ich dużo więcej niż w tej książce. W webinarze o zabawach ze spektrum autyzmu, właśnie były w pakiecie takie twarze, można sobie je wtedy zalaminować, wydrukować i wyciągnąć. Uwaga, uwaga. Wygrywają trzy panie książkę pani Jola Gaj. Pani Agnieszka Chybka i Pani Joanna Zarzycka. Gratuluję. Zapraszam do kontaktu w wiadomości prywatnej przez Messenger. Powtórzę: Pani Jola Gaj, Pani Agnieszka Chybka i Pani Joanna Zarzycka. Serdecznie gratuluję. To są książki, których użyłam, żeby się przygotować do dzisiejszego spotkania. Bardzo przepraszam za przedłużenie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność, za wszystkie ciepłe słowa, za komentarze. Bądźcie z nami, komentujcie, udostępniajcie się. To też jest dla nas taka nagroda za to, że tutaj jesteśmy i bezpłatnie te webinary cały czas dla Was przygotowujemy, udostępniamy do dalszego oglądania. Tak więc bądźcie z nami. Wszystkiego dobrego dla wszystkich nauczycieli. Bardzo doceniam Waszą pracę. Uważam, że to jest najtrudniejsza praca na świecie. Mówię to naprawdę z, z czystego serca. Wszystkiego dobrego. Widzimy się za tydzień, za dwa tygodnie, za trzy tygodnie. Miejcie się dobrze, trwajcie w zdrowiu i do zobaczenia. Pa pa.